No tak, tak, tak. Nagrywa? Chyba nagrywa. Dobrze. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku kolejny raz pijemy kawę. Tym razem będzie to po raz kolejny frappuccino czy frappe, nie jestem pewien. Ale chodzi o coś takiego. O, to jest Nescafe 3 w 1. O, widzicie? I będziemy właśnie to pić. A propos tego, to w poprzednim odcinku była kawa, było frappe karmelowe. Tam też była taka torebka. No i w środku są właśnie takie saszetki z kawą. Na pewno znacie, widzieliście to w sklepie wiele razy. No i mam tutaj kubeczek z takim frappe. Niestety kostek lodu nie mam, ale... Kawa na zimno to jest to. Nie, żeby na ciepło była zła. Ale na zimno też jest super. Chyba co to zalewam pół kubka, bo ten kubek ma jakieś 420 ml, z tego co pamiętam, była tu kiedyś naklejka i było, że ma 420 ml, a przykład w tym każą zalewać tak 200 ml, więc plus minus zalewam połowę kubka. Zgodnie z przepisem. Nie? Dobrze, proszę Państwa. Kolejny krótki filmik ode mnie. A tymczasem trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!